pościgi, strzelaniny, wybuchy. Dobry wieczór, a mówię wieczór, ponieważ to jest tak właściwie troszeczkę z uwagi tylko na porę roku. Otóż mamy końcówkę roku. Już po przesileniu zimowym, kiedy dzień był najkrótszy, a nadal jest krótki, dlatego pomimo tego, że mamy 17:07, w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, to jest już ciemno. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. A w grze będzie oczywiście różnie. Teraz jest jakieś, widzimy, że powoli chyba wschodzi słońce. A mam nadzieję, że na tym zostanie, że zaraz wyjdzie słońce i będzie jasno i fajnie. O. I ja nazywam się Maciej Makuła i dzisiaj będzie, cóż, dalsza przygoda z Far Cry'em. To tak brzmi górnolotnie wszystko, że robi się takie jest dużo osób nazywa to seriami, jakby to były jakieś wielkie dzieła, a to po prostu będzie taki materiał, w którym będę grał w grę, która jest tą... Jak to ładnie ująć? Tu są próby. Całkiem udaną produkcją Ubisoftu. Ja nie myślałem, że ta głupia gra mi się tak spodoba. Mówię to troszeczkę zaskoczony sobą. Bo to jest trampowa strzelanina, ale jest całkiem przyjemna. I haj, co będę robił, żeby tutaj ktoś nie był zbulwersowany tym, że spędzi ze mną no, z pół godziny? Będę zdobywał kolejne landy. Otóż jak widzicie, mam nadzieję, że tam... Daltonizm to nie jest duża wada, ale na czerwono zaznaczone są pola, obszary, które są kontrolowane przez wrogów. Ja będę to wszystko wyzwalał aż do momentu, kiedy wyspa będzie się jawić tylko jako piękna, nomen omen, zielona wyspa. No i tyle. Tyle mądrego. Ruszamy. Pierwszy obóz położony niedaleko. Profesjonalna jazda samochodem. Tam coś świeci. Aha, to jest coś, co trzeba zabrać. Ja tych misji jeszcze nie robię i sobie jedzie. Myślę, że wybrałem zły posterunek. Cóż to znaczy zły posterunek? Dlaczego zły? Bo tu jest jakiś bliżej, tak? I w istocie jest. Farma uparciucha. Cóż, to prawda. Można w sumie zrobić to dużo prościej. I dużo sprytniej. Ja wyrżnę wszystkich przy pomocy broni snajperskiej z wyżej, będąc na pozycji wyżej niż oni. I to będzie taki triumf umysłu nad ilością. W sumie tyle. O. Ktoś tam mówi, kto to jest Parciuch. Zaraz zobaczymy. Ta gra skrywa wiele tajemnic. Gra to strasznie, jest takie pojęcie sandbox. To dużo nie znaczy po polsku, takiego słowa w polskim nie ma. To znaczy tyle co piaskownica. Tutaj chodzi o to, że z piasku można dużo pewnie zrobić i się dzieci tak beztrosko bawiły wtedy. I to pod tym względem to skojarzenie jest bardzo dobre. Bo tak samo właśnie ja beztrosko będę się bawił. To oczywiście beztrosko to takie trochę okrutne, nie? Bo być może ci komputerowi ludzie też mają życie, dla nich jest wszystko. Ja ich pozabijam, no bo tutaj, no jak mówię, ta gra jest sztampowa. Nie ma jakichś skomplikowanych mechanizmów polityczno... dyplomatycznych, nie można porozmawiać z tymi ludźmi i wytłumaczyć im, że moja racja jest najprawdziwsza. Jakbyście się przyłączyli do mnie, to byłoby dużo lepiej. Naprawdę byłoby lepiej, ja jestem dobrym przede wszystkim ja wygrywam, nie? Więc lepiej być ze zwycięzcą. A tak będę musiał wszystkich zabić. I to jakoś tak profesjonalnie. Jak mnie nikt nie zauważy w tym obozie, to dostaję więcej punktów. No niestety, wszystko to jest dla kasy. Tutaj synonimem tej kasy są punkty doświadczenia. I... no i... zależy mi na tym, by dostać ich jak najwięcej. I teraz cóż tam... teraz cóż, nie oszukujmy się, to jest materiał montowany, bo to trafi na tubę, prawda? Natomiast nie będę się krył z tym, że patrzę na czat sobie. Sinbad mówi 78, że nie po chrześcijańsku. Jak nie? Ja im daję szansę, oni wiedzą, że ja idę. Jak gdyby pogadali ze mną, ja bym wytłumaczył, że... no... tu jest tak, że no... Nie mam rozterek, że ich zabiję. Powiem tyle. Za blisko powiedzieć troszkę wyżej. Spokojnie, tutaj... co jest istotne? Oni nie mogą mnie zobaczyć, wtedy gra mi zakwalifikuje moje występki, moje poczynania jako pokryjomu. I dostanę... uwaga, uwaga, jak ktoś nie rozumie, to jest skomplikowana gra, to są umiejętności. Dostanę 1500 zł. To już nie jest tak dużo, bo... potrzebuję... ponad 3000, żeby dostać nowy poziom i odblokować nowe cudowne umiejętności. Bardzo bym chciał mieć te super warunki fizyczne, albo odporność na ogień, albo zająć się ogrodnictwem. Tutaj kół cieszę sympatyków Minecrafta i tak dalej. Myślę, że szkoda, że w Far Cry nie ma wyborów. No szkoda, a chodzisz na wybory, jak są wybory normalne. Teraz wszyscy narzekają, że nie ma wyborów, a jak przychodzi co do czego, to nikt nie chodzi na wybory. Tam jest pan. Tu jest kolega, jak będzie za murkiem...
Ja go mogę sprzątnąć. I podejrzewam, że nikt tego nie zobaczył. Tam jest dwóch kolegów, na przykład. Jakby ich tak zesnajpować przy pomocy tej broni, to też nikt nie usłyszy, bo to jest po cichu, po kryjomu wszystko. Oni tam się bulwersują, oni teraz chodzą, ale póki... mechanizm działa tak, jak z uciekiem na mapie, tam jest taki mały głośniczek. Kiedy oni widzą przeciwnika, to po prostu zgłaszają to i wzywają posiłki, ale póki mnie nie widzą, co jest bardzo logiczne i bardzo mądre, to nic nie robią, bo po co mają alarmować kolegów? Może tam się zapaliło w ogóle wszystko? Czy jest podstawa? Może to po prostu jest głupi wypadek. Od wybuchające beczki, prawda? Leżała beczka i ktoś w nią wdepnął. Oj, oj, oj. Cóż, tam było ryzyko, że mnie zobaczy, ale nie ma szans. Ja teraz wyciągam moją strzałę i uspokoję. Będę musiał snajpować niestety lepszą, dużo lepszą snajperką jest ta broń. Czyżby zaliczyło? Czy ktoś tam jeszcze jest, kogo nie zauważyłem? Jest. Okej, może już nie być tak miło, jak planowałem. Zobaczmy, czy dostanę 1500 zł, czy się nie wiem. No niestety, tylko 500 zł. To już jest coś, co mnie zupełnie fascynuje. Swoją drogą, ładna ten. Strasznie ładnie się pali. Tylko tu widać, że to jest gra dla ludzi starej epoki, którzy nie znają tych nowatorskich rozwiązań z gier niezależnych. No bo się pali i co? I drewno się spali i nic się nie rozpada. Nawet to jest krok w tył w porównaniu z tym, co się działo w Crysisie. Kto kochał Crysisa, jedynkę, to wie, że tam domki się sypały jak domki z kart. No i bo to jest prawda, to było tak syfnie robione już w regale. 500 zł nawet nie renta, no niestety, no jest głupio, no ale to dopiero początek przygody. Jest obóz Alfa. O, Alfowi trzeba pomóc, ja strasznie lubiłem ten serial. Więc może to jest dobra okazja, ale najpierw, skoro wyzwoliłem domek, a podjadę samochodem, cóż, dzisiaj jest niedziela, nie należy się przemęczać. To ten. Tam sprawdzę swój pokój, bo w pokoju często mama zostawia pendrive'y czy inne takie dziwne rzeczy. To czemuś służy w tej grze. Obóz Alfa, no taki żarcik, prawda? Żeby nie było, że... Cóż, no można tutaj poważnie mówić o grach, ale z humorem. Dużo osób to doceni. Zaraz, tu jest włącznik ogniowy, tu jest kurek. I czemu nie mogę? Tu normalnie się wchodzi. O, teraz otwarli. Nie, nie znałem kluczy pewnie od tam... od właścicielki. Tu są jakieś prochy. I nie ma komputera, nikt nie zostawił. No niestety, no szkoda. No, przykro. Amunicja. Tu 400 dolców stać mnie. Są 3 reklamy na Steamie. Streamie, przepraszam. Nie mylić tych pojęć. Jezu. Teraz tak, Gumisz mówi, że nowoczesna mama zamiast na kartce napisać synku wynieś śmieci, to przy w notatniku i zostawia na pendrive'ie. No tak, bo to jest dużo przyjemniejsze i szybsze. Poza tym papier jest dużo słabszym nośnikiem, w zależy w jakich warunkach. No przeżyje może impuls elektromagnetyczny, ale tutaj był pożar, prawda? I pendrive wytrzymał. No nic, kolejna misja, cóż, Alf. Tak, jedziemy główną drogą. To jest, są niedźwiedzie polarne w ogóle. Ach, to może po drodze ten spin lead jeszcze. Nie ma co wybrzydzać. W końcu tutaj się wszystko rozbijało, to żeby pomóc ludziom. By żyło się przyjemnie. By żyło się bardziej komfortowo. Mówi, że Alf był pedalski. Nie wiem jak to, nie wiem jak ten, odeprzeć na ten argument. Ja byłem młodszy wtedy. Ten, a żeby tam jako przeciwstawia Alfowi drużynę A. A to są inne emocje. To jest jakaś skocznia w ogóle, niesamowita. Po co to? To fajnie, zabawnie, ale... Ktoś tak bezmyślnie projektował tę drogę. Żyło się żwawiej, tak, dokładnie. No i co my tu mamy? Tu są dwa samochody. Czy wy jesteście przyjaciółmi? Pewnie tak, bo nic mi nie robią. O, coś tam znowu szyba poszła. Jest przykre. Że Polacy drogi robicie? Ja tak... Co innego jak Polacy robią dla siebie, a co innego na obczyźnie. Mój wujek robił
drogi w Libii i to jest dużo lepszy bajer niż to, co mamy w kraju. To zaparkuję go. Mam nadzieję, że zakręciłem ręczny. Zniknął samochód, nierealistyczny. Nie, nie zniknął, tu się zaparkował, świetne. O Boże, coś tam mnie zobaczyło. Tylko mam nadzieję, że to są... O. Dobra. Istotne jest to, by nie zobaczyła mnie osoba, która mieszka w tej bazie. Tu jest... Boże, to jest jakieś obozowisko snajperów. No okej, okay. Takie życie. O Boże. Okej, okay, nie ma w ogóle emocji. Ja muszę teraz spokojnie oddychać. I to wychodzi w miarę profesjonalnie, już na miarę tego strumienia. To są tak zwane strzały w głowę, czyli po angielsku headshoty. Popularny wśród niektórych ludów jest taki okrzyk, boom headshot. Oni pewnie też to ten lud dokładnie, że plemię. Ja tego nie praktykuję. No i jest. I czy ktoś tam jeszcze mieszka? Bo tu widzę, był ten... Boom head... To jak w dowcipie, nie? Że to są pliznoły, a to były boom headshoty. Zobaczmy. Mój Nikon. Wspaniały aparat, naprawdę. Ma lepszy zoom niż ta snajperka. Takie zabawne w sumie. Nie wiem, jak to się mogło stać. Tutaj pan odkrywa, że koledzy nie żyją. A może żyją? Tam w ogóle jest bojowniczy struś. Tomasz. Zemsta gucfińskich. Struś, no, widzę, że jakoś nie jest głodny. Ciekawe. Ja się dla bezpieczeństwa ukryję. Mam nadzieję, że struś załatwi sprawę. Plemię tarczowników. Nie, nie chcę tutaj... Tutaj pewnie wszyscy podejrzewają, że to jest jakiś taki ukryty, zakamuflowany hejt, ale dopiero teraz sobie pomyślałem, że ten okrzyk jest też używany przez jednego z... Ja chyba coraz rzadziej z popularnych vlogerów opiniotwórczego człowieka. Nie, to teraz przez myśl by mi to nie przeszło, naprawdę. Żeby takie coś tu propagować. W jakim świetle by mnie to stawiało? Ja bym nie widział, jak gdybym patrzył na zewnątrz takie zachowanie, to bym powiedział, że to ewidentny ból dupy. To jest takie brzydkie określenie, ale tak. No i co, i struś wypuszczony, i struś jakoś bez w ogóle emocji, natomiast tutaj jest pan. No i uspokojeni wszyscy. Czy już... No nie wszyscy, niestety. No i ktoś tu jeszcze mieszka. I Boże, jaki stres. Jedna osoba może zepsuć cały mój wielki plan. I tą osobą jest tutaj, ten snajper. Czy zepsujesz mój plan? Czy będziesz aż taką świnią? I ten struś go w ogóle nie zadziobał, Boże. Strusia zabić. To nie wina struś. Nie, struś, nie, niestety. Ta gra... Ona jest... Właśnie tutaj widać, przynajmniej jest spójność, prawda? Jest punkt umiejętności, jak się cieszę. Ponieważ... ona hejtuje zwierzęta. Tu się zwierzęta zabija. Gdyby ten struś był członkiem tutaj... załogi tej bazy, prawda? To by było jakoś tak... niespójne. Natomiast... Skoro struś nie był, to wszystko się zgadza, no bo musieliśmy go zabić. Ja zobaczę, czy mama coś zostawiła. I idziemy dalej. No i struś sobie chodzi, jest taki jakiś spokojny. Okej. Okay. Hejt na strusia. Nie na strusia, tylko na zwierzęta. Ta gra hejtuje zwierzęta. O, jest. Dzięki. Fajny laptop w ogóle. Fajny, bo... Ostatnio tak wam opowiem. Poszukiwałem właśnie, aż wezmę aparat, zrobię zdjęcie. A nie, nie jest fajny. Właśnie przewagą laptopów Apple'a jest to, że mają to unibody. To znaczy tą zwartą obudowę. I to jest naprawdę dobre. Teraz jest ten z kolei taki projekt robienia tych laptopów ultrabooków, które mają konkurować z tymi Apple'ami i też mają tę obudowę. To jest bardzo przyjemny pomysł, bo to się tak nie trzeszczy i nie trwie. Ładny pokój w ogóle. Twój. No i to jest, nie jest ten ultrabook chyba. Właśnie nie, nie jest. Tam jest to założenie, że może być, bo tam bardziej pod parametry to podchodzi. No strasznie filozoficzna kwestia, ale to nie był chyba ultrabook. Sony Vaio, ktoś mówi. No, dobre pytanie, ta gra jest taka przekupna. Raz, a nie, nie jest przekupna właśnie. Nie jest taka... To są jakieś domki? Obóz Romeo, obóz Alfa. A, to są tylko obozy.
Ja sobie pomyliłem ikonkę, czyli nie będę uwalniał alfa, natomiast uwolnię, cóż, jechać tu czy tu? Droga Lonely Shore, obóz, strasznie ten nie przetłumaczyli na polski, to jest minus. To może teraz tutaj. Wąziu, w ustawieniach graficznych coś zmieniałeś, czy jest to jak było? Czemu podwójnie to pytanie jest? To świadczy o jakichś zaburzeniach. Może przeszukać tego pana, może coś dla matki, wyślę pismo porno. Pięknie. Tak, wyślę matce, żeby wiedziała ostatnie, co synek czytał przed śmiercią. Ile masz FPS-ów? First person shooterów? Mam tak, mam Far Cry'a. Mam... o, zapasy są uzbrojone. Mam Metro, mam... parę takich gier, Halo mam. Naprawdę, jest spoko. Zostawcie Apple. Wiem, leave Apple alone. A nie mam jabłek, dlatego jest taki hejt. Okej, ja tu pożyczam samochód. Strasznie ładny. Jedziemy. Przejmij stację gaz. Bardzo szybki samochód. Okej, samochód jest otwarty. Stację gaz. Czyli na gaz to wszystko. Nie wiem, gdzie jest stacja, ale... ale wiem, że chcę jechać tutaj. Lonely Shore. Czyli samotne... wybrzeże. No to wciapnić, oczywiście. To wszystko jest nagrywane potem już, żeby tak wyszło profesjonalnie. I to popłaca jednak. Długi montaż. I to jest pro. Jeszcze wiem, że ekrany tu porobię z Karolem czy coś. No zobaczymy. Od kiedy pornosy się czyta? A, widzę, ktoś traktuje... to wszystko jest od osoby. Jak ktoś jest taki, tak wszystko po... omacku, to będzie złe słowo w tym wypadku. Nie, to też jest... omacek to jest złe. Tak pobieżnie traktuje, podchodzi tak do życia bez spojrzenia w głąb, no to może się bulwersować. Natomiast wszystko się czyta. To ja tutaj sprawdzę, czy przyjedziemy tędy. No, jedynka. Słodkie wybrzeże. Nie sprawdziłem, jakie to jest tam wybrzeże. No. Tu chyba się da radę. No cóż... tutaj troszeczkę widać, że w egzaminach na prawo jazdy nie przygotowują dobrze, a mimo że jest takie coś jak ruszanie pod górkę zręcznego, to nie ma dokładnie jazdy pod górkę. No, tutaj. Ajajaj. To będzie tak... czy jestem już w okolicy w ogóle? Czy się nie... po... nie, niepotrzebnie się tu bulwersuję. Jeszcze dalej. Myślałem, że tu nowy. Przepraszam. Tu jest jakieś, co prawda, obozowisko. Ale to jest jakaś wiocha. Tu są jacyś chłopcy. Uważaj, Boże, to nie wystawili trójkąta. Zawsze wystawiajcie trójkąt, wobec tego można nie zauważyć. Naprawdę. Samochód bez świateł, dlatego mamy światła. U nas jest taki przepis, bardzo mądry. Widzisz na światło. On nie miał świateł, nie było trójkąta i nie zauważyłem. Tego nie dało się... i tragedia od razu. Wracając jednak. No i tak, Far Cry uczy życia. To tutaj jest obóz miłych ludzi. I ktoś mnie już tam widzi. Dobrze, ale w ostatniej sekundzie. Niesamowite. Emocje, to jest wszystko zbudowane. Profesjonalnie. Gra profesjonalna i strumień. Cień ci się buguje. Troszkę tak, troszkę się cień buguje, niestety. Cóż, może poprawią. Na przykład nad tą grą pracują. I któż mnie tu widział? Tam są wybuchające beczki. To jest snajperka. Czy wtedy tego psa po... zaraz, ktoś tu się... może psuje mi zabawę. I po co on tu przyjechał? Będę musiał ich uspokoić. Raz, dwa, trzy. No i się uspokoili. Hopla. Wybuchy są dosyć ładne. Chociaż brak interakcji drażni. Tak sobie tutaj oceniamy. Idzie pan, idą chłopcy. Może to jest dobra okazja, żeby ich jakoś przytulić wszystkich naraz. Bo wszyscy tu idą. Jak się zbiorą w tak zwaną kupę... o, zachodzi propagacja ognia. Ale ja wiem, że to jest troszeczkę takie okantowane i do końca widać. Okej, to była taka owieczka, która się oddzieliła od stada, no i niestety zapłaciła swoją... co się płaci? Zapłaciła karę? Zapłaciła okup? Zapłaciła czynsz? Więc brakuje mi słów troszkę.
za swoje grzechy. No, cenę, właśnie cena becikowe, dokładnie. Zapłaciła za głupotę, to też jest ładne sformułowanie. Tylko uczymy się polskiego. Tam jest jeszcze jeden chłopiec. I teraz tak, on tutaj wystaje, nie wystaje. O, o, snajper. Cóż, myla mnie tym czerwonym, ale... Niesamowite, jestem doskonale zakamuflowany. Któż tu przyjechał w ogóle? Łapcie. No i dostrzegli. Nie, ja się poddaję teraz. Przepraszam, proszę mnie zastrzelić. To jest... nie tak miało być. A było ładnie, tylko troszeczkę bez sensu. Znaczy ładnie, że ginęli, natomiast to można było dużo lepiej rozegrać. Okej, więc jestem jeszcze raz. Jestem tutaj bez żadnych... Zobaczyli samochód niestety. To było konsekwencją moich innych działań. Jest łódka. Są panowie. Przede wszystkim zająć dobrą pozycję. Mi się wydaje, że pozycja z góry jest najlepsza. Czy w realu też tak robisz? Nie mam granatów, niestety. Co jest fajne w tej grze, że tutaj prawo pozwala na strzelanie. I człowiek się nie użera z sądami później, tylko ewentualnie z problemami. Tutaj troszeczkę ta droga, jaka przebiega od jakiegoś tam rozstrzygania sporów, prawda? Bo to jest spór, zabiję ich kolegę. No i jak to rozstrzygnąć? No nie od razu rozstrzygają. Chcą mnie rozstrzelać. To jest szybsze. Pytanie zachodzi, czy to jest sprawiedliwe, czy to nie jest dzika Afryka, czy to jest cywilizowane. Ale tak spoko, no ogólnie. To jest różnica, więc nie mogę tak robić. U nas trochę inaczej to działa. Nie można się z tego uczyć zachowań. Wiem, że tam dużo osób jest młodych i pewnie napyta Ubisoftu, jak żyć i myśli, że to jest pokazane, ale to niestety nie jest do końca tak, jak naprawdę się dzieje. Może nie wejdę tutaj. Powiedzmy, że jak Niemcy. Ja jeszcze spróbuję sobie tam przejście znaleźć. W co inwestować? W RAM czy procesor? To jest trudne pytanie. Tak samo, czy w biceps, czy w uda? No właśnie. Nie ma prostych odpowiedzi. Zależy, jak na przykład dużo biegasz, to może lepiej uda, jak dużo chodzisz na rękach, bo masz na przykład wysoko mieszkanie i się zepsuły schody czy coś, no to w biceps. Świat, w którym dominuje siła, to napisał Ukrainiec przez 2C. No nic, tutaj się nie da wejść, da się pewnie tylko dużo bardziej skomplikowaną drogą. Co więcej, widzę tę drogę, już mam mapy. I tam jest droga, czy tu jest droga? I tam w istocie jest jakaś droga. Może warto jednak nadrobić tej drogi, by mieć... z górki. To jest takie słowo klucz, z górki. Ktoś mówi tak, nie ma dobrych pytań, to nie ma dobrych odpowiedzi. Nie tak. W ogóle teraz tak, teraz spostrzegłem, że mam problemy ze zdrowiem. Dlatego sobie tutaj zażyję witaminy. I tu jest jakieś wejście chyba. No, coś tu budowali w ogóle, nie chcieli zrobić Hollywood. Strasznie ładna skocznia narciarska. Tak, dobrze mówię? Tak. To pewnie kiedyś było... O! W ogóle są... Cóż to się stało? Gdzie ja się dotarłem? Ludzie, prawdziwi ludzie tu są. Się źle skończy, niespodzianka, przepraszam. A tu będzie misja, ktoś mówi, no tak. No tak. I jak ta gra teraz to rozstrzygnie? Zastanówmy się teraz z punktu widzenia programistów, a właściwie designerów gry. Gdzie dać zapis? No dobra, do dupy. No nic, ja się zakradnę tam, po trudno, no. Jest to poczucie straty. Czy to ty mnie widziałeś? Dobrze, że się ukryłem za drzewem. Bo by jeszcze zobaczył mnie czy coś. Beczki i tak dalej. Jest jakiś bulwers ludzki. Dlaczego tak często przepraszasz? Bo ja tutaj zdaję sobie sprawę, tutaj nie chcę marnować czasu inwestorów i wszystkich innych miłych ludzi, dlatego za jakieś takie pomyłki muszę przeprosić. Ukryję się w krzakach. Może odczekam, aż się skończy to piekło. Teraz, czyżbym słyszał... O. Przepraszam, to jest zwierzątko.
uspokoiło się, dzięki Bogu. Ja sobie tutaj zażyję jeszcze raz coś miłego. No nie, no nie, ja się poddaję, bo to jest znowu źle. Przepraszam, proszę mnie rozstrzelić. Dlaczego w tej grze nie da się czołgać? Bo czołganie jest niezdrowe. Naprawdę, jesteś blisko ziemi, możesz się przeziębić, obrócić, co gorsza. Ja jeszcze raz, bo to wyszły takie skandale, niepotrzebnie się tak angażuję w te przygody z nimi. Herbata w proszku. O, o, już widzi. Niesamowicie spostrzegawczy człowiek, najbardziej spostrzegawczy człowiek świata. Bym powiedział, że jedyny, który widzi, a jednooki to król. Jednooki w krainie ślewców byłby królem, więc automatycznie tego stawia w tej pozycji. Okej, tam nastąpił wielki bulwers. Jest człowiek ze światełkiem. Ojojoj. Mało brakowało, by mnie zobaczył. Ja tam porzucam im troszeczkę tych takich fajnych piłeczek, co wybuchają. I zobaczymy, do czego to będzie zmierzać. Tu jest pan, który dużo... dużo waży. Wybucha pożar. Ludzie są zdenerwowani. I tutaj jest przewaga naszej cywilizacji nad ich cywilizacją. Mamy straż pożarną. Naprawdę. Może przepłyń. Tak, pomysł z pływaniem bardzo mi się podoba. Jest realistyczny. I dobrze rokuje. I nie jest suchy. Że tak sobie tutaj zażartuję na koniec. Uspokoję tylko kolegę. Chociaż teraz mam taką snajperkę. W ogóle nie korzystam znowu z mocy moich... z możliwości. Mianowicie... ona przebija... celuje w głowy. A ona przebija kamizelki już. Czy będzie dzisiaj Timber and Stone? Tak! Tak! Cóż, tutaj na polowanie. Ja tu sobie zażyję trochę powietrza w proszku. Tak dożylne powietrze to jest. Realistyczne, tak? Czy nie, to w sumie trochę... powietrze dożylne to jest głupie. Ale jakby było coś, co wzbogaca krew na poziomie właśnie... ciekawe, że takie coś jest możliwe do zrobienia. Jak damy powietrze do żyły, to będzie dupa. Tego nie róbcie. Ja mogę was od razu wytłumaczyć. Serce działa jak pompa i się zapowietrzy. I to jest głupie, nie? Ale jakby... jakoś wzbogacać powietrze... ojej, ojej, ktoś tu przyjechał. Taki dzisiaj ruch w ogóle straszny. I tu chyba jest ładne miejsce, bo tu będzie można podejść po chrześcijańsku. Wyjść, porozmawiać i spokój. Tam się pali. Tam chodzą ludziki. Tego jednego można w sumie uspokoić już, żeby się nie denerwował na przyszłość. On zbiega teraz, bo pewnie coś czuje w powietrzu. Nic, ja się muszę ukryć w wodzie niestety dalej. Miałem troszkę zdamiłem, przyznaję. Teraz tak, zrobi się zakrzep i będzie zator. Tak, majster fanem ma przepaść, to odnośnie tych zabaw z krwią. Wskocz z karabinem, zobaczymy, jak sekund przeżyjesz. Ale co to znaczy? Czy będzie Don't Starve? Będzie, bo ta gra jest aktualizowana, będziemy sprawdzić. Właśnie, tlen w krwi absorbowany przez hemoglobinę, dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, wszystko mówiąc, że rozumiem mechanizm. Natomiast wiem, że tak jest. Tam jakaś rybka w ogóle nagle chyba płynie. Mam nadzieję, że nie będzie jaj. Jakim stylem tu pływa? To jest taka żabka. Taka śmieszna. W ogóle wiecie, że Crawla nauczyli nas dzikusy. Indianie znaczy się. Była jakaś lipa podczas albo igrzysk, albo czegoś. Tam normalnie, kurde, Anglicy pływali wszyscy żabką i właśnie na igrzyskach nagle się pojawił taki człowiek
i wygrał. Przez chwilę chyba crawl był zakazany. To jest takie cool story. To jest strzał w głowę. Już etymologii nie będę tutaj przywołał, bo raz padła w trakcie tego materiału. I idziemy dalej. Na razie wszystko jest po kryjomu. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Koledzy znikają, pożary wybuchają same. Nie wiedzą skąd, nie rozumieją, co się dzieje. Są biedni. Teraz tak. Wspinaczka. Czy jestem w stanie tutaj wejść? Boże, mam nadzieję, że... Musiałem po cichu to załatwić, bo byłoby już blisko tragedii, gdyby się dowiedzieli, że coś tu wybucha. Okej, tam jakieś zamieszanie mimo wszystko wynikło. Ale to dobrze. To jest strzał w głowę. Gra potwierdza trafienie. Fantastyczna sprawa. Tutaj w samochód, a nie 2 metry dalej. Ja brałem poprawkę na to, że on może wpaść w poślizg i będzie miał... tak naprawdę muszę brać może posiłki. Nie, czy coś zepsuł? Jakże to jest możliwe? Mam nadzieję, że mi zaliczyli po cichu. Strasznie to się robi jakiś... Niemiła atmosfera się robi teraz. Coś wyje. Tu jest jakiś chłopie. Prawdopodobnie po cichu diabli wzięli. Niestety. Ja nie mam zamiaru kontynuować tej farsy. Jeszcze raz. Dawaj, Bibera. Już. Ostatnia akcja. Straszny skandal. O, z tych simów oddychanie cieczą. Jeszcze raz, tu jest samochód podwodny. Więc tak, plan jest tak. Muszę mieć dobry punkt widzenia na wszystko. Kiedy delmy? Czy coś tam się zmieniło? No właśnie, delmy są skandalicznym przykładem wykorzystywania pieniędzy podatników. Teraz, gdzie ja jestem w ogóle? Halo. Gra mnie dostarczyła z drugiej strony zupełnie. Może to i dobrze. Może to i tak mi idę. Może tak jak wejdę tam, to będę miał... O, to nie jest zły pomysł. Spróbuję wyjść tutaj. Albo lepiej, wyjechać tutaj. Wreszcie się szczęście uśmiechnęło. Ktoś zostawił tutaj samochód. To jest strasznie słaba przyczepność. Jaka trauma, nie mogę wyjechać. Ale chyba widzę zakończenie moich dram. Wszyscy automatami jeżdżą. Na dłuższą metę... Nie znam specyfiki dokładnie skrzyni. Czy ona jest bardziej... wadliwa na przykład. Ale na pewno automat jest wygodniejszy, no. Jak ktoś nie jeździ wyścigowo, no to po co mu manualna? Uwaga, tu widzę dym. Była taka pamiętna nowelka. Kto napisał dym? Tam były takie ładne sformułowania, że Marcyś fasuje. Strasznie ładny język. Pewnie któryś z tych trepów od tych wszystkich rusałek, anielek i janków muzykantów. Dymna, dokładnie dymna. Okej, wiem, że tam nikogo nie ma. Tam są chłopcy. Tu jest snajper, człowiek snajper. I tu jest alarm. Zaczniemy od uspokojenia snajpera. I czy ktoś zobaczył, że nie ma snajpera? Czy ktoś w ogóle się liczy ze snajperami? Ktoś ich kocha? I wiem, że orzeszkowa, że konopnicka. Ciekawe, są podzielone zdania. Jakie to jest ciężki żywot w czasach internetu, że nie można sprawdzić. No nic, nieważne, to nie jest istotne w sumie. Strzelec RPG się wszystko spali. A ja nie chcę rządzić gruzami. Ja chcę, żeby oni sobie żyli, tylko ja żebym był ich szefem, a nie jakiś tam koleś. Ale tak, tu jest jeden człowiek. Tu jest pan w kapeluszu. Tu jest dwóch panów.
Gdzieś tu był jeszcze jeden snajper, ale widzę, że go nie ma. I oni chodzą za sobą, tak? Tak. Nie myśleć za sobą. A, Konopnicka jednak napisała. Głupia baba, no spoko. Chyba nikt nie zobaczy, jak teraz ten zniknie. Pan się wystraszył. Straszny jakiś tam popłoch z tego wszystkiego wynika. No niestety nie widzą. Mam nadzieję, że nie dostrzegli do końca, bo wtedy by znaczyło, że włączyli alarm. Boże, pod nogi dostał i nic nie zrobiło tu na nim wrażenia żadnego. Strzał w tak zwaną głowę. A znowu ktoś widzi. Czyżby chcieli włączyć alarm? Zobaczmy. Co oni na to? Strasznie się muszą denerwować. Tego aż tutaj coś poruszyło. Jest człowiek duży. Z nim trzeba rozmawiać w ten sposób. 300 punktów. Tygrysa wychodzi. Tu jest zwierzak, tak? Czy tu jest zwierzak? W istocie jest zwierzątko. No to... Tygrys, zwany też królem zwierząt, jeśli nie licząc dwa. Mam nadzieję, że wyruszy i... Głupie zwierzę, czemu nie chcesz walczyć o swoją wolność? Ludzie się pastwili nad tobą. Czemu z nimi... Jest, głupie niestety. Dlaczego tygrycy nie rządzą światem, bo są głupie? Zamiast się odpłacić swoim oprawcom. To niestety nie. O Boże, w ostatniej chwili by mnie zobaczył. Tylko kto by mnie zobaczył w tym momencie? Któż jeszcze tutaj patrzy? Tam jest człowiek. I się rusza. Strasznie się szybko ruszają w tej grze. No nic. Nie był to strzał w głowę, ale tak nie żyje. I co z tym zwierzęciem? Nerwuje mnie to tylko. Okej, tam się coś jakieś nastąpiło, ożywienie. Dla bezpieczeństwa dam im tam pigułki. I został jeden człowiek. Przynajmniej taką mam nadzieję. Może stoi za skałą. Niesamowite szczęście tego człowieka. Kusi mnie, by zejść, ale podejrzewam, że się to skończy. Tyle. Czy Bimber o 18? Najpóźniej. Nie wiem, to jest ostatnia akcja niestety. Jak zawsze się przedłuża. Czy to nie wiem, czy to na korzyść świat, czy to nie korzyść tej gry. No ale to fakt, przedłużyło się. Miało być dużo krócej. Myślałem, że podbiję już całą grę skończę w ciągu tych pół godziny, a tutaj jednak nie. To jest oczywiście końcówka. Zostały dwie misje na krzyż i tyle. Jest pan. I ktoś jeszcze żyje znowu. Słyszałem odgłosy. Jest. Gdy go musiał po cichu załatwić, bo mi zaraz... Nie! Jak to zobaczył teraz wszystko? Jaki wstyd. Jaki żal.
Tak się skradałem przez długie godziny. Hańba. No nic, 500 zł tylko. Bez alarmu, ale to niestety nie to, co chciałem. Nie tego, nie za taką walczyłem z nagrodę. Straszna trauma. Muszę wyznaczyć moje punkty. Może coś czegoś nie odblokowałem, co sprawia, że lepiej będzie mi się grało. Że chirurg polowy, że ziołka, że doping, że wszystko działa dłużej, że sprawny stosyw. Muszę iść tą drogą, bo tutaj będzie na ostatni guzik. A to syf, w sumie same syfy zostały. Weźmiemy mistrz slalomu. Będzie dobre. Bublewicz. Która to jest? No dobrze, mimo jak... Zejdę tylko, wezmę tam dokumenty od rodziców i jadę. Strasznie, strasznie głupio wyszło. Nie, tak to jest, jak się człowiek przyjaźni z tymi ludźmi. Chciałem, żeby zginęli śmiercią uczciwą i ten. 15.50, gdzie jest Timber? Już. Teraz, tu są trzy laptopy. Takie fajne, to są te IBM-owskie. Teraz to już te ThinkPady, nie? Teraz to kupili Chińczycy, to jest Lenovo. Ciekawe, czemu kupili. To jest jakaś kafejka w ogóle, się gra w kąt CS-a na laptopach. Miło tutaj mają. Oczywiście karty pamięci nie ma. To były dobre, strasznie dobre, dobra konstrukcja, tytanowa budowa. Naprawdę robiło wrażenie. Nie będę przedłużał 18. No nie, dobra, tamten. Cóż mogę rzec, to jest kolejna... tutaj taki zapis moich rozgrywek z Far Cry'a 3. Bardzo dobrej produkcji, jak bardzo bym nie hejtował Ubisoftu. To niestety to im wyszło. Nawet nie wiem, co wyszło, bo to jest głupia gra, ale się fajnie gra. A to chyba o to w tym chodzi. W każdym razie, profesjonalnie się z wami żegnam.